Na dzisiejszym webinarze, który będzie poświęcony studiowaniu na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, czyli University of Cambridge, jest ze mną Ania, nasz specjalny gość, która na tej uczelni studiuje i która opowie Wam wszystko, jak wygląda życie w Cambridge, jak się tam dostać, wszystko, co Was interesuje na temat studiowania na tej uczelni. Także skorzystajcie z tej okazji, zadawajcie pytania na czacie. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Ania jest po to, żeby Wam tu odpowiedzieć na wszystkie Wasze nurtujące pytania. Dajcie znać w komentarzach na czacie, czy mnie dobrze słyszycie. Ok, już widzę, mamy pierwsze komentarze, że nas słychać. Także Aniu, oddaję Ci głos. I dobrze. Zapraszam Was do posłuchania naszego webinaru. Dziękuję. A bardzo mi miło, że zostałam zaproszona do przekazania Wam tych informacji. A tak jak Ola mówiła, nazywam się Ania, studiuję na Cambridge, jestem teraz na trzecim roku studiów licencjackich, studiuję geografię. Więc w tym roku będę kończyć studia i najprawdopodobniej robić jeszcze w przyszłym roku magisterkę też na Cambridge. Więc dzisiaj opowiem Wam, tak jak już Ola mówiła, najpierw o tym, jak dostać się na Cambridge. Podobne są zasady do procesu aplikacyjnego na Oxford, ale o nim nie wiem tak dużo. Czasami będę starała się jakieś porównania tutaj przytoczyć, żebyście też zobaczyli, na czym to polega. Na pewno ten proces jest troszkę inny od procesu aplikacyjnego na większość pozostałych szkół w Wielkiej Brytanii. Fajnie, że tu jesteście i że będziecie mieli okazję posłuchać o tym, jakie są właśnie te różnice. Później opowiem o tym, jak wyglądają studia na Cambridge, jak można je finansować i o tym, jakie jest życie tutaj, bo poza studiami jest też wiele innych rzeczy, które możecie tutaj robić. W trakcie mojej prezentacji zadawajcie proszę pytania. Ja sobie albo będę od razu na nie odpowiadać, albo zapiszę je sobie i później do nich wrócę. I oczywiście pod koniec też, jak już wszystko Wam opowiem, będzie możliwość, żebyście zadawali jeszcze więcej pytań. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani i że znajdą się jakieś pytania. Ok, więc zacznijmy od procesu aplikacyjnego. Zanim w ogóle podejdziecie do tego procesu aplikacyjnego, musicie dokonać kilku wyborów. Powiedzmy, że już tak naprawdę tak. Myślicie teraz w tym momencie prawdopodobnie o tym, że okej, może Cambridge, ale warto jest przed podjęciem decyzji o tym, na jakie uniwersytet pomyśleć o tym, jaki kierunek chcecie studiować. Bo nie każdy kierunek Cambridge będzie oferował. Na przykład, jeżeli chcecie studiować biznes albo jakiś kierunek mocno artystyczny, może być tak, że Cambridge nie będzie miał tego kierunku. Więc tutaj warto się nad tym zastanowić, a nie tylko patrzeć na listę przedmiotów, które są oferowane na Cambridge. To tak naprawdę ja troszkę zrobiłam. Co nie do końca było błędem, ale ja kierowałam się, właśnie wybierając kierunek, kierowałam się listą, którą miało Cambridge. Później, tak, no to jest wybór kierunku i uniwersytetu. Jeżeli chodzi o Cambridge, też trzeba podjąć wybór, na jaki college chcecie aplikować. I tutaj to jest dość oryginalne i tak naprawdę chyba tylko takiego wyboru trzeba dokonywać właśnie na Oxfordzie i na Cambridge. Kolegów w Cambridge mamy 31 i aplikuje się do konkretnego college'u. Jeżeli chodzi o wybór college'u, to on nie będzie w żaden sposób wpływał na to, jakiej jakości edukację otrzymacie od uniwersytetu, bo i tak będziecie chodzili na swój wydział, ja chodzę na wydział geografii, ktoś tam chodzi na wydział inżynierii, wydział matematyki i tam każdy chodzi na te same wykłady, ma te same egzaminy, te same źródła wiedzy, taką samą bibliotekę. Wszystko wewnątrz przedmiotu jest takie samo. Jeżeli chodzi o college, college jest miejscem, w którym zawieracie przyjaźnie, gdzie macie pielęgniarkę koleżową, gdzie macie stołówkę koleżową. Tam jest też biblioteka. Więc college bardziej zajmuje się takimi sprawami związanymi z życiem takim indywidualnym, a uniwersytet czy wydział jest od tego, żeby zapewniać Wam wiedzę. Jeżeli chodzi o wybór college'u, to zazwyczaj należy myśleć o tym, czy chcecie być w dużym college'u, czy chcecie, żeby w tym college'u byli i chłopcy, i dziewczyny, czy same dziewczyny, bo są też koledże tylko żeńskie. Możecie zastanawiać się, czy chcecie być blisko swojego wydziału, albo czy chcecie być blisko centrum. Te wszystkie rzeczy powinny kierować waszym wyborem, na jaki koledż aplikować.
Też można podejść do tego troszkę strategicznie i myśleć o tym, na jaki college jest najwięcej aplikacji i gdzie będę mieć największą możliwość, żeby się dostać. Bo tak jak mówiłam, aplikuje się do konkretnego college'u, więc jeżeli dany college nie będzie chciał was zaakceptować, to niestety może być tak, że nie dostaniecie się na Cambridge. Ale zaraz jeszcze do tego wrócę. Więc po podjęciu tych wyborów musicie, tak jak na inne uniwersytety w Wielkiej Brytanii, wypełnić aplikację UCAS, w której trzeba wpisać jakieś informacje o sobie, o swojej edukacji dotychczasowej, napisać personal statement, o którym prawdopodobnie już słyszeliście, jeżeli słuchaliście innych webinarów. To jest po prostu esej o tym, dlaczego chcecie studiować dany przedmiot i jakie macie mieliście doświadczenia do tej pory związane z tym przedmiotem. I Cambridge i Oxford bardzo lubią, żeby skupiać się na danym przedmiocie, więc im za bardzo przy personal statement też są pewne troszkę inne zasady od tego, jak pisze się personal statement na pozostałe uczelnie Wielkiej Brytanii. Tutaj powinniście się skupić na swoim przedmiocie i nie do końca zależy im na tym, żeby wiedzieć, że na przykład tańczycie albo że uprawiacie jakiś sport. Chyba, że to wiąże się z waszą pasją do przedmiotu, bo na przykład może uprawiacie sport, mieliście jakąś kontuzję, przez to zainteresowaliście się medycyną. Tak może być i to jest fajna historia, którą można wpisać w personalu, ale trzeba, że zawsze skupiać się na przedmiocie. Jeżeli chodzi o aplikację UCAS, to tam później też trzeba mieć referencje od nauczycieli, podać swoje przewidywane oceny albo z matury polskiej, matura IP. To już w tym pomagają nauczyciele. Dodatkowo, co nie zawsze, znaczy rzadko chyba zdarza się na Uniwersytetach Wielkiej Brytanii, trzeba wypełnić dodatkowe takie kwestionariusze. Albo zazwyczaj Polacy wypełniają SAQ, które jest dla osób z Unii Europejskiej, i tam też znowu pojawiają się pytania, powiedzmy, o tematy, które przerabialiście w ramach danego przedmiotu, na przykład. To nie jest aż tak ważna część aplikacji, zazwyczaj idzie do statystyk. Może to w jakiś sposób wspomóc waszą aplikację, jeżeli dostaniecie się na interview, to osoby, z którymi będziecie rozmawiać, które będą przeprowadzać tę rozmowę, mają dostęp do tych informacji, więc na przykład tam mogą być pytania o tym, jakie książki ostatnio przeczytaliście w ramach swojego przedmiotu i oni mogą to wykorzystać. Ale to jest raczej mniej ważne od personal statement. Może być też tak, że aplikując, będziecie mogli wysłać dodatkowe eseje. I te eseje zazwyczaj nie są esejami, które piszecie specjalnie na potrzeby tej aplikacji. Zazwyczaj są to eseje, które kiedyś napisaliście albo podczas jakiejś szkolnej klasówki, albo napisaliście je na ocenę i oddaliście nauczycielowi. I te eseje ocenione przez nauczycieli, przepraszam, są wysyłane właśnie do Cambridge. I chodzi tutaj bardziej o to, żeby sprawdzić, jak piszecie. Zazwyczaj chodzi tutaj o język angielski, oczywiście, nie możecie wysłać polskich esejów. O to, jak piszecie i czy no, te standardy, jeżeli chodzi o strukturę eseju, są takie, z którymi będzie można pracować. Nie chodzi tutaj o to, żeby były perfekcyjne, bo przychodzimy na studia na różnym poziomie i też otrzymacie dużo pomocy na początku studiów w Cambridge, żeby ten poziom jakoś mógł być wyrównany. Ale to zależy od koledżu, czy takie eseje trzeba będzie oddawać. No i później ważna sprawa to właśnie już rozmowy kwalifikacyjne, które no myślę, że są bardzo ciekawą częścią całego procesu aplikacyjnego. Zazwyczaj na rozmowy trzeba tak naprawdę przyjechać na Cambridge. Rzadko zdarza się tak, że można na Skype'ie taką rozmowę przeprowadzić albo przez telefon. Czasami tak jest, ale raczej trzeba przyjechać. Koledzy zazwyczaj zapewniają wtedy zakwaterowanie w koledżu, więc też jest to fajna okazja, żeby zobaczyć Cambridge i zobaczyć sam koledż, który się wybrało. Podczas rozmowy, właściwie tak, po tym jak ja aplikowałam, zmieniły się troszkę zasady i teraz wydaje mi się, że każdy na Cambridge musi zdać taki test wstępny. I wydaje mi się, że to jest kiedy już zaaplikujecie. To jeszcze jest wszystko do sprawdzenia w internecie, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani aplikacją, ale są takie testy dostępne, są też testy próbne, więc warto się z nimi zapoznać. I one pewnie zależą od przedmiotu.
Również może być tak, że przed swoją rozmową kwalifikacyjną dostaniecie do przeczytania jakiś artykuł. Może to być artykuł, który dostaniecie do przeczytania parę dni wcześniej. Możecie dostać ten artykuł powiedzmy 30 minut przed rozmową i wtedy ten artykuł będzie w jakiś tam sposób omawiany podczas rozmowy. Rozmowy, tak jak i było to w przypadku personal statement, skupiają się na samym przedmiocie. Więc to nie są rozmowy o to. To nie są rozmowy dotyczące tego, nie wiem, jakie tam zajęcia pozalekcyjne mieliście, albo czy wykazujecie się zdolnościami przywódczymi. Tylko tutaj chodzi o to właśnie, żebyście pokazali swoje zainteresowanie przedmiotem. Niekoniecznie wiedzę w ramach tego przedmiotu, ale to, że potraficie myśleć w taki sposób, w jaki będzie to wymagane na Cambridge, więc jeżeli nawet ja na przykład miałam taki przypadek, że dostałam różne wykresy na geografię. Jeden pokazywał, jak zmienia się poziom mórz, inny pokazywał wzrastającą ilość katastrof naturalnych, jakiś tam inny pokazywał jakieś tam rzeczy związane z ekonomią. I poproszono mnie, żebym w jakiś sposób powiązała te wykresy i opowiedziała o tym, jaką historię widzę tutaj. I oczywiście historii może być wiele, i też osoby, które przeprowadzają takie rozmowy, po to, żeby wam pomóc i nakierować was, i oni bardzo chcą, żebyście zadawali pytania w trakcie tych rozmów, bo taka rozmowa ma być bardziej takim przedsmakiem tego, jak będą wyglądały studia na Cambridge. A studia na Cambridge są po to, żebyście mogli się nauczyć czegoś, więc tutaj pytania są jak najbardziej mile widziane. I teraz tak, widzicie tutaj na tym wykresiku te strzałeczki takie przerywane, które i napis pool. Pool to jest sytuacja, kiedy uniwersytet, znaczy college, na który zaaplikowaliście, uznaje, że niestety nie może przyjąć waszej aplikacji, bo na przykład mogą przyjąć tylko 2-3 osoby na dany przedmiot. Ale myślą, że wasza aplikacja była silną aplikacją, podobała im się rozmowa z wami, więc wrzucają waszą aplikację do takiej puli. Z tej puli inne college mogą te aplikacje wyciągnąć. Bo może być tak, że jakiś inny college nie dostał żadnych aplikacji na dany przedmiot, albo dostał ich mniej niż ma miejsce, na które może zaakceptować kandydatów. Więc wtedy taki college może wyciągnąć pewną sobie z puli. Więc w ten sposób Cambridge stara się zapewnić wam to, że jeżeli jesteście dobrym kandydatem, to jest duża szansa, że nawet gdy wybraliście college, który jest bardzo popularny, uda wam się dostać na Cambridge, może do innego college. I po tej całej sytuacji z rozmową kwalifikacyjną, ewentualnie po tym, jak zostaniecie wysłani do tej puli, możecie dostać ofertę na Cambridge. I tak jak jest to w przypadku chyba wszystkich uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, to jest oferta. Może być oferta unconditional albo conditional. Zazwyczaj to są oferty, które mówią o pewnych warunkach, które musicie spełnić. Więc w przypadku polskiej matury myślę, że to jest około 89% z waszych przedmiotów rozszerzonych i chyba ogólnie, ale to też jeszcze do sprawdzenia. Zdawałam akurat maturę IB i wymagania są troszkę inne i też wymagania czasami zależą od przedmiotów. Czasami na przykład oferta będzie określała, jakie przedmioty konkretnie musicie mieć na poziomie rozszerzonym. Później dostaniecie wasze wyniki. Może się okazać, że nie do końca spełniliście ofertę i wtedy college wasz nie musi was zaakceptować, ale znowu może was wrzucić do tej puli i jeżeli jest jakiś college, który na przykład nie miał wystarczająco dużo osób, które spełniły kryteria wyznaczone w ofercie, to może być tak, że jeszcze dostaniecie się na inny college. Okej, cały skomplikowany proces aplikacyjny mamy za sobą. Chciałam o nim opowiedzieć dokładnie, bo jest dość skomplikowany i troszkę inny od tego, z czego zazwyczaj doświadczamy w Wielkiej Brytanii, aplikując. Czy macie w tym momencie jakieś pytania dotyczące tego procesu, zanim przejdę do kolejnych części prezentacji? Poczekam chwilkę, ktoś pisze dobrze? Nie, okej. Dobrze, no to przechodzę dalej, a później jeszcze możemy wrócić do tego tematu. Dobrze, jeżeli chodzi o studia na Cambridge, to przede wszystkim polegają one na. To też zależy zawsze od przedmiotu. W moim przypadku, na przykład, mój przedmiot jest traktowany bardziej jako przedmiot humanistyczny, gdzie wykładów nie mamy tak dużo. To jest zazwyczaj
jeden wykład dziennie, czasami dwa, i tak naprawdę to jest tyle. I większość mojej nauki polega na tym, że dostaję listę książek i artykułów, które powinnam przeczytać, dostaję temat eseju, do którego powinnam się przygotowywać i który powinnam napisać, i wtedy samodzielnie jeszcze czytam dodatkowo, naokoło tego wszystkiego, co było zaprezentowane w trakcie wykładu, bo też Cambridge bardzo chce, żebyśmy pogłębiali swoją wiedzę i też poszerzali ją w tych kierunkach, które nam się podobają i które nas interesują. Więc nie do końca musimy, to znaczy to, co jest prezentowane na wykładzie, to jest tak naprawdę wprowadzenie do tego wszystkiego, czego możemy się nauczyć. I mamy tutaj ogromną ilość źródeł, z których możemy korzystać, świetne biblioteki, na przykład biblioteka uniwersytecka ma każdą książkę, która została opublikowana w Wielkiej Brytanii. Każdy college ma swoją bibliotekę, każdy wydział ma swoją bibliotekę. Tak naprawdę mamy ponad 100 bibliotek w Cambridge, i ze wszystkich możemy korzystać. I one bardzo ułatwiają uczenie się. A poza tym też są inne metody uczenia się, nie wiem, oglądanie jakichś wykładów w internecie czy filmów. Jeżeli chodzi o inne przedmioty, to często są też wykłady, są uzupełniane przez praktykale, na przykład, kiedy idzie się do laboratorium, robi eksperymenty. To bardziej, jeżeli chodzi o nauki ścisłe. Osoby studiujące medycynę chodzą do prosektorium i tak dalej. I to jest organizowane przez wydziały. Mamy też coś takiego jak superwizję. I superwizję, i to jest coś, co rzadko jest spotykane, z czym rzadko spotykamy się na innych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Superwizja to jest takie spotkanie często wykładowcą albo osobą, która w danym momencie pisze doktorat na ten temat, naprawdę ekspertem w danej dziedzinie. I podczas takiego spotkania obecnych jest dwóch, trzech studentów, którzy przynoszą swoje eseje napisane na zadany temat, i te eseje są omawiane z tym superwizorem, i można też dodatkowo zadać pytania, jakiekolwiek pytania dotyczące danego kursu. Więc to jest takie spotkanie, gdzie naprawdę można. Też jeżeli chodzi o takie relacje pomiędzy wykładowcami, pomiędzy superwizorami i studentami, są one dość luźne i przyjazne, więc te pytania, po prostu taka superwizja jest rozmową, nie ma tam żadnych barier, które często z tego, co słyszę, pojawiają się na polskich uniwersytetach, i jakieś hierarchie, tutaj raczej te hierarchie to są rozmywane. I no, superwizję naprawdę, taką superwizję ma się, też zależy od przedmiotu. W moim przypadku mniej więcej raz w tygodniu, więc raz w tygodniu muszę napisać esej, około 1500-2000 słów, i wtedy on jest omawiany. Oczywiście dostaję dużo komentarzy na temat tego eseju, żeby następne mogły być jeszcze lepsze, i to pomaga mi później w powtórce do egzaminu. O college versus department, czyli college a wydział, już troszkę mówiłam, więc to na razie zostawmy. Director of Studies to jest taka osoba, która jest w każdym college'u i ona zajmuje się wszystkimi studentami danego przedmiotu w college'u. Więc na przykład na moim college'u, Queen's College, mamy 10 osób, które studiują geografię, i nami wszystkimi opiekuje się nasz jeden z wykładowców z wydziału, i on dba o to, żebyśmy, spotyka się z nami na początku każdego semestru, na końcu każdego semestru, podsumowujemy razem to, jak przebiegał cały semestr. Jeżeli mamy z czymś jakieś problemy, on może wyznaczyć osobę, która nam pomoże, wyjaśni rzeczy, które nie są dla nas zrozumiałe. Więc no, to jest ważne, bo to jest osoba, która naprawdę interesuje się tym, co robicie na uniwersytecie, i jakie postępy robicie w ramach swojego przedmiotu. I to w pewien sposób motywuje i też no, oczywiście pomaga, jeżeli ma się jakieś trudności. I to nie jest tak, na Cambridge nie ma czegoś takiego, że pozostaniesz anonimowy, i jak jest jakiś problem, czy indywidualny, czy jakiś taki związany z nauką, no to zawsze jest ktoś, kto w tym pomoże, i też koledzy się tym zajmują i wspierają. Tutaj też napisałam wycieczki, bo studia geografii wiążą się z wieloma wycieczkami, i tak na pierwszym roku na przykład mieliśmy wycieczkę
Tutaj w okolicach Cambridge badaliśmy jakość wód w rzece, ale później na przykład przed drugim rokiem we wrześniu pojechałam do Berlina na 5 dni. Cała wycieczka była opłacona przez uniwersytet, tam pojechali z nami wykładowcy i przeprowadzaliśmy tam wtedy własne projekty, więc to było ciekawe doświadczenie. A później w przerwie wakacyjnej przed trzecim rokiem studiów pojechałam do Stanów Zjednoczonych, do Hartford w Connecticut i tam robiłam już swoje własne badania do pracy licencjackiej. Tam byłam przez 17 dni i znowu wszystko zostało opłacone przez uniwersytet. Więc no fajnie, nie wszyscy mają takie możliwości, że mamy takie wsparcie od koledżu uniwersytetu. Jeżeli chodzi o egzaminy, to na Cambridge egzaminy odbywają się tylko pod koniec każdego roku akademickiego. Nie ma żadnych egzaminów w połowie, chyba że są to egzaminy, które są przeprowadzane przez college, ale to są próbne egzaminy, które nie liczą się do oceny końcowej. Egzaminy to zazwyczaj. W moim przypadku ja muszę pisać eseje na egzaminach, ale oczywiście, jeżeli to są przedmioty ścisłe, to te egzaminy wyglądają inaczej. To są zadania, które trzeba rozwiązać. Ja mam na przykład w tym roku 4 egzaminy, 2 3-godzinne, 2 2-godzinne, ale to naprawdę bardzo zależy od przedmiotu. I też mamy w tym momencie cały semestr na to, żeby się przygotować. Już teraz w tym semestrze od początku maja, a tak naprawdę końcówki kwietnia, nie mamy żadnych wykładów, tylko w tym momencie już przygotowujemy się do egzaminów, mamy też spotkania z wykładowcami, żeby omówić rzeczy, które mogły być niejasne albo coś, co o czym przeczytaliśmy dopiero teraz i zastanawiamy się, czy to pasuje do całego kursu. To naprawdę jest, to jest takie środowisko bardzo intelektualne i można liczyć na dużo wsparcia tutaj, jeżeli chodzi. Też można nawet wysyłać maile do wykładowców. Oni chętnie z tym pomagają. Tak jak mówiłam o superwizjach, to tutaj na tym slajdzie widać. To jest to takie przyjemne środowisko. Czasami supervisor zaprasza na kawę do kawiarni. Naprawdę to nie jest miejsce, gdzie ktokolwiek wstydzi się zadać pytanie, tylko chodzi o rozmowę i rzeczywiście fajnie jest w ten sposób się uczyć, bo zawsze można wyjaśnić różne rzeczy, których się nie zrozumiało. No a po egzaminach przychodzi pora, po wszystkich egzaminach po trzecim roku przychodzi pora na graduation, czyli ceremonię rozdania dyplomów i to już wszyscy wtedy muszą się ubierać w taki specjalny strój akademicki i w taki sposób no, idziemy do tak zwanego Senate House, gdzie rozdawane są dyplomy. Ale jeżeli chodzi o cały przebieg studiów, to nie ma zbyt wielu jakby wymagań dotyczących ubioru, więc na superwizję można się ubrać dowolnie, na egzaminy można się ubrać dowolnie, strój galowy tak naprawdę tylko podczas rozdania dyplomów. Ok, teraz przejdę do kosztów i do finansowania, ale jeżeli macie jakieś pytania o to, o czym mówiłam do tej pory, to też możecie pisać. Jeżeli coś się pojawi, to wrócę do tego. Ok, jeżeli chodzi o koszty studiów. Studia w Wielkiej Brytanii kosztują tyle samo na każdym uniwersytecie. W tym momencie jest to 9 tysięcy funtów, chyba że to się zmieniało jakoś ostatnio i może to się teraz, bo sytuacja polityczna wygląda ciekawie, więc tutaj nie obiecuję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to w Cambridge to jest około 8-7 tysięcy funtów na rok, ale można otrzymać dofinansowanie i na przykład jest coś takiego jak Cambridge European Bursary, która zależy, czyli taki grant, który można dostać. Okej, tutaj Ola sprostowała, ile to w tym roku. Możecie sobie zobaczyć na tym czacie, jaki jest koszt studiów na przyszły rok. Jeżeli chodzi o Cambridge European Bursary, to jest grant, który zależnie, jego kwota zależy od poziomu zarobków waszych rodziców. I najwyższa kwota to może być 3,5 tysiąca funtów, więc to jest tak naprawdę połowa waszego utrzymania. Pożyczki niestety nie możecie dostać na utrzymanie, możecie dostać pożyczkę na tuition, czyli ten koszt studiów, na czesne. Dodatkowo możecie aplikować o, i są
Dodatkowo możecie aplikować o różne stypendia z organizacji, które nie są powiązane z uniwersytetem, albo też w jakiś sposób możecie zarabiać pieniądze. Jeżeli chodzi o pracę zarobkową, to uniwersytet mówi, że nie powinniście pracować podczas studiów, ale jeżeli zaangażujecie się w jakieś udzielanie korepetycji, tutoring, to są prace, na które na pewno możecie sobie pozwolić. Też możecie pracować w przerwach od studiów, a Cambridge ma fajny układ, bo uczymy się, mamy 3 semestry po 8 tygodni, więc tak naprawdę na studiach nie jesteśmy nawet pół roku. Co brzmi fajnie i jest fajne, bo są możliwości, żeby wracać do domu, więc mamy 8 tygodni nauki od października, później 6 tygodni przerwy na Boże Narodzenie, 8 tygodni nauki, 6 tygodni przerwy na Wielkanoc, 8 tygodni, nie zliczę, mówię tygodni, miesiąc, tak, tygodnie, 8, tak, tygodni, dobrze mówię, sorry. Okej. I później macie już przerwę wakacyjną. Mamy szybkie pytanie. Jeśli chodzi o gwarant. Okej. Jak to działa? Gwarantora? Prawie. O co chodzi z gwarantorem? Do końca rozumiem. Okej. Czy możesz, by Fabian, powiedzieć, o co chodzi z. Okej. Jeżeli chodzi o akademik, to szybko tylko powiem, że koledzy zapewniają wam zakwaterowanie na 3 lata w akademikach, które są piękne tak naprawdę. I to też jest coś, co jest rzadko spotykane w Wielkiej Brytanii, na innych uniwersytetach. Nawet Oxford tego nie robi, a my mamy naprawdę na 3 lata akademik. Jeżeli Fabian już odpowiada na to pytanie, ale czy to było, jeżeli to nie, bo Cambridge raczej wymaga, żeby studenci mieszkali jednak na terenie koledżu. Więc czy to nie na Cambridge? No właśnie, to tutaj niestety nie wiem, ale Ola mówi, że pomogą z tym pytaniem. Okej, to jeszcze jeżeli chodzi o możliwość zarobków. To tak jak mówiłam, prace wakacyjne albo podczas przerw, ale też na Cambridge są różne możliwości. W niektórych koledżach można pracować w koledżowym baru albo w koledżowej bibliotece. Można pracować podczas takiego freshers' fair, kiedy różne stowarzyszenia prezentują swoją ofertę i tam też są różne firmy, które chcą na przykład, żeby dużo osób zapisało się do ich newslettera, bo chcą im wysyłać maile. I wy możecie pracować jako osoby, które po prostu chodzą sobie z iPodami i zapisują te osoby, i wtedy dostaje się jakiś procent od tego, ile osób się zapisze. Taka mała praca, ale to zawsze to są takie dorywcze możliwości, a można na tym troszkę naprawdę zarobić. Mabels to są takie bale organizowane w Cambridge, zaraz wam pokażę, albo zdjęcie wam. O, już moment, mam. O, na takie Mabels są po zakończeniu egzaminów. Bardzo fajna zabawa. I taki Mabel trwa tak od godziny 20 do 5 rano, 6 rano. I prawie każdy college organizuje coś takiego. Na to oczywiście można pójść jako gość i bawić się tam. Dużo jedzenia, różne, bardzo dużo atrakcji, magicy, karaoke, występy muzyczne. Na przykład w moim koledżu chyba 4 lata temu był zespół Basil, a chyba 6 lat temu była Florence and the Machine. Więc fajne osoby pojawiają się na tych Maybolach. Ale jeżeli chodzi o zarabianie, to można pracować na takich Maybolach. Ja na przykład w zeszłym roku pracowałam na jednym z takich Mayboli. Tam pracowałam w barze na Silent Disco, więc naprawdę świetnie się bawiłam. Sama sobie chodziłam w słuchawkach, tak jak wszyscy uczestnicy. Dodatkowo podawałam drinki, jeszcze mi za to zapłacono, więc to są fajne możliwości. Jeżeli chodzi o Psychology Experiments, to Wydział Psychologii po prostu często zaprasza wolontariuszy, nie wolontariuszy, tam osoby, które chcą uczestniczyć w badaniach, i wtedy to mogą być badania typu.
Bardzo różne. Na przykład mogą dać Wam parę zadań matematycznych do odrobienia, a później zadać Wam jakieś pytania dotyczące. Może być coś, że tylko patrzycie w komputer i klikacie prawo, ale bardzo proste zadania, a też dostajecie za to pieniądze. I to są fajne możliwości. Więc tak naprawdę ja zazwyczaj chyba mogę powiedzieć, że nie martwiłabym się kosztami utrzymania. Jeżeli uda Wam się dostać do Cambridge European Bursary, to jest około 3-2 tysięcy funtów, które musicie od siebie dołożyć, ale jeżeli uda Wam się zarabiać na przykład przez wakacje i dodatkowo robić coś jeszcze podczas roku akademickiego, na przykład tutoring, to jest to do zorganizowania i ja na przykład utrzymuję się sama. Dobrze. Jeżeli chodzi o życie w Cambridge, wszystko to, co można robić poza studiami, to jest tych rzeczy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Można angażować się w różne stowarzyszenia i tych stowarzyszeń jest całe mnóstwo. Mogą to być stowarzyszenia na przykład związane z waszą narodowością i mamy na Polish Society, które dość prężnie działa. Naprawdę do poniedziałku w tym tygodniu byłam prezydent takiego stowarzyszenia, a mamy ponad, na Cambridge w tym momencie jest około 110 Polaków, a członkami stowarzyszenia jest jeszcze więcej osób, bo osoby, które nie są Polakami, też często się zapisują, bo mamy fajne wydarzenia. I takie stowarzyszenie na przykład organizuje różne formalne kolacje dla członków stowarzyszenia, spotkania w pubie, organizowaliśmy Dzień Gier, nasza reprezentacja też występowała w Familiadzie i później organizowaliśmy oglądanie tej Familiady wspólnie. Zaprosiliśmy w tym roku do nas Jaśka Mele, nie wiem, czy go kojarzycie, ale bardzo, bardzo fajna postać i on wygłosił dla nas tak naprawdę udzielił wywiadu i później też poszliśmy z nim na formalną kolację, więc było ciekawie, więc dużo rzeczy się dzieje. Inne stowarzyszenia, na przykład mogą to być stowarzyszenia sportowe, mogą to być stowarzyszenia związane z waszym przedmiotem, geograficzne, ekonomiczne, matematyczne. Stowarzyszenie wine tasting na przykład, czyli próbowania wina, albo Stowarzyszenie Wielbicieli Herbaty, czy Stowarzyszenie Wielbicieli Czekolady. Dużo, dużo się dzieje w ramach tych stowarzyszeń. I takie stowarzyszenie też można zakładać, rejestrować. Są one też fajną możliwością. Z jednej strony fajnie jest skorzystać z tego, co one oferują, z drugiej strony dają też możliwości kształtowania jakichś tam zdolności przywódczych i sprawdzenia się w takich zadaniach związanych z organizacją, czy event, czy jakichś wydarzeń, właśnie, czy pracy z ludźmi, z zespołem. Też można, tak jak tutaj napisałam, do połączenia z Londynem. Stąd pociągiem jedzie się godzinę do Londynu. W Londynie też można szukać dalszych rozrywek, jeżeli komuś nie wystarcza, to jest Cambridge. A to jest fajne, bo Cambridge jest takim miasteczkiem na 120 tysięcy osób mniej więcej. Więc czasami fajnie jest wyrwać się gdzieś dalej do większego miasta, a są też możliwości, żeby uciekać do mniejszych wiosek, jeżeli kogoś to też interesuje. Jeżeli chodzi o formalne kolacje, to są one naprawdę fajne. Prawie każdy college je organizuje. Tak jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, mamy jedną z sal, w których takie formalne kolacje mogą być organizowane. I one tak naprawdę odbywają się 2-4 razy w tygodniu w każdym college'u. Kosztują około 10 funtów, 15, co jest bardzo fajną ceną za trzydaniową kolację. I wtedy ubierać się troszkę bardziej elegancko i też zakładacie taką togę, czyli taki strój, jak widzieliście na tym zdjęciu z graduation, tylko bez tych kapturów, ale trzeba właśnie założyć taką togę, która pokazuje, że jesteście z danego college'u. A tutaj też pokazałam, i tam tak na te formalne kolacje często chodzi na przykład, bo ktoś ma urodziny, albo po prostu, żeby spotkać się ze znajomymi, razem spędzić czas. A tu też macie zdjęcie mojej grupy tanecznej.
No to jest kolejna z możliwości, z jakich możecie korzystać w Cambridge. Właśnie są też stowarzyszenia taneczne i zajmując się innymi rodzajami sztuki, na przykład nie wiem, rysowanie na żywo czy coś w tym stylu. A ja właśnie też no, byłam przez 2 lata, moje pierwsze na Cambridge, bardzo zaangażowana w stowarzyszenie taneczne. Tutaj mamy kolejne zdjęcie z takiego polu, jak my to nazywamy, z takiej sali. A tu jeszcze zdjęcie osób w moim koledżu, które angażują się w sport. I to zdjęcie było robione właśnie przed taką kolacją, kiedy oni dostali darmową kolację za to, że reprezentują uniwersytet i koledż właśnie w różnych sportach. Okej. I to jest większość tych rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć. Tutaj jeszcze mamy zdjęcie z mojego koledżu, który znajduje się po dwóch stronach rzeki. Przez 2 pierwsze lata mieszkałam po tej, teraz już jestem po tej. Bardzo, bardzo fajny koledż i też to miejsce jest dość znane, Mathematical Bridge. Czy macie jakieś pytania? Mogę jeszcze trochę poopowiadać, ale fajnie, jakbyście podpowiedzieli, co Was najbardziej interesuje. Okej, mogę. Jeżeli momencik. Co Was tu może zainteresować? O czym? Okej, mamy pytanie od Magdy. Jak długo zastanawiałam się nad pójściem na Cambridge? Czy od razu wiedziałam, że chcę tam iść? Nie wiedziałam od razu, że chcę tam iść. Było tak naprawdę. Ja byłam w szkole za granicą, w której głównie nauczyciele byli Amerykanami i oni tam głównie był nacisk na uczelnie amerykańskie, żeby tam aplikować. Ja tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić. Jeden z nauczycieli mi powiedział, że Oxbridge jest dla mnie, jest w moim zasięgu, i dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam o tym myśleć. To była końcówka mojego drugiego roku na liceum. I wtedy zaczęłam o tym myśleć. Tak naprawdę pomyślałam sobie, okej, no to może Oxford, bo Oxford chyba brzmi lepiej i chyba jest bardziej znaną nazwą w Polsce, więc zaczęłam przeglądać, jakie przedmioty oferuje Oxford. I wtedy tak naprawdę zdecydowałam, i dopiero wtedy zaczęłam myśleć o tym, jaki przedmiot chciałabym studiować. I znalazłam geografię. I później sprawdziłam rankingi i okazało się, że w Wielkiej Brytanii Cambridge jest najlepsze z geografii, a Oxford jest dopiero na czwartym miejscu, więc wtedy zdecydowałam, że to będzie Cambridge. Ale tak jak widzicie na tym slajdzie, aplikację UCAS, jeżeli chodzi o Oxford, Cambridge i medycynę, trzeba złożyć już wcześniej, 15 października, jak jesteście w trzeciej klasie liceum. Więc to jest dość wcześnie. Czyli już przez wakacje trzeba tak naprawdę zacząć podejmować decyzje i wiedzieć, gdzie chce się aplikować. Bo składacie tę aplikację tylko raz, więc już 15 października musicie zdecydować, jakie jest 5 uczelni, na które chcecie aplikować. Nie możecie zrobić tak, że zaaplikujecie tylko na Cambridge, potem zobaczycie, co się stanie i wybierzecie pozostałe 4. Musicie od razu zaaplikować na wszystkie, więc to jest te decyzje trzeba podjąć wcześniej. To pytanie. Dobrze, widzę, że Ola coś pisze. Ja tylko odpowiadam Fabianowi na pytanie, ale słuchajcie, zadawanie pytania to jest jedyna taka szansa, prawdopodobnie szybko się nie powtórzy. Mamy już niewiele czasu, także wszystko, co Was interesuje, zadawajcie pytania teraz Ani. Tak, zapraszam. Jeżeli jeszcze jakieś pytania są, tak myślę, o czym jeszcze mogę Wam tutaj opowiedzieć. Jeżeli chodzi o koledże, to może też być tak, że niektóre koledże nie oferują danych kierunków. To trzeba uważać, wybierając koledż. Ale oczywiście system Wam też nie pozwoli wybrać takiego koledżu, który nie oferuje Waszego kierunku, więc to ja bym się bardzo o tym nie martwiła. Ale też
Jest możliwość złożenia otwartej aplikacji bez wyboru koledżu, ale raczej nie poradzam, nie polecam tego, bo wtedy losowo zostaniecie przypisani do jakiegoś koledżu. Może to być koledż, który jest oddalony od centrum, nie wiem, 20 minut rowerem i pewnie nie chcielibyście, że, no, nie wiem, może lubicie coś takiego, ale fajniej chyba jest być bliżej centrum. Okej, okay, mamy pytanie od Magdy. Jak z twoim angielskim, jesteś Polką, więc takie pytanie o naukę języka. Czy nie miałaś problemu z czymś na uczelni? Ja miałam wcześniej, w pierwszej klasie liceum byłam w szkole dwujęzycznej w Polsce, a później już uczyłam się za granicą i tam skończyłam liceum, więc to na pewno bardzo mi pomogło. Ale myślę, jakby. Też mamy, jest tutaj sporo osób, które przyszły tu po prostu po polskiej maturze, uczyły się w Polsce cały czas i radzą sobie jak najbardziej, nie narzekają. Wiadomo, że mogą pojawić się jakieś nieścisłości, ale też jest dużo wsparcia, jeżeli o to chodzi. I tym bym się nie martwiła, bo naprawdę, jeżeli są jakieś problemy, to szybko da się im zaradzić. Więc myślę, że nie trzeba się obawiać. Oczywiście też, jeżeli chodzi o aplikacje, to zapomniałam o tym wspomnieć, ale zazwyczaj wymagane są testy językowe i to jest albo TOEFL, albo jak się nazywa ten drugi test? Jest jeszcze jakiś drugi, który ja tak naprawdę zdawałam, a teraz nie pamiętam, jak się nazywa. IELTS, tak? IELTS. Tak, najbardziej popularny, jeżeli chodzi o brytyjskie uczelnie, także to pewnie to. Właśnie, IELTS i TOEFL też i wtedy oferta może uwzględniać, jaką musicie mieć ocenę z tych egzaminów, więc to też, to też, no tak naprawdę, jeżeli uda wam się osiągnąć tę ocenę, to wiecie, że nadajecie się do studia i spokojnie sobie poradzicie. Wiadomo, że będą pojawiały się jakieś słówka, których możecie nie znać, ale często jest tak, że Brytyjczycy też ich nie znają, bo to są nowe słówka związane z waszym przedmiotem, więc nie martwcie się o język. Jeszcze pytanie od Kamila. Jaką pracę planujesz podjąć po studiowaniu geografii? Pracę za granicą, czy wrócisz do Polski? Na razie idę na studia magisterskie i mój kierunek będzie się nazywał Education, Globalization and International Development. Więc idę na studia związane z edukacją, ale będę skupiać się na policy making, czyli na tworzeniu różnych, na takich, może nie do końca prawa, ale metod postępowania w edukacji, którym chciałabym, żeby gdzieś tam miały międzynarodowe znaczenie, więc chciałabym, żeby moja praca właśnie z tym się wiązała. Może jakaś praca w ONZ-cie na przykład, albo w jakichś właśnie organizacjach międzynarodowych związanych z edukacją i na przykład z wprowadzaniem większej równości w dostępie do edukacji i w tym, jakiej jakości edukację otrzymujemy. Bo to wciąż jest problemem i na przykład w Wielkiej Brytanii widzimy wielkie zróżnicowanie pomiędzy jaki jest poziom edukacji w szkołach, a państwowych, a nie wszyscy mają dostęp do szkół prywatnych. No i to nie jest fajne, że często osoby z potencjałem niestety nie mogą go wykorzystać, więc pewnie chciałabym się zająć czymś takim w przyszłości i myślę, że no niestety w Polsce nie mam możliwości, żeby to robić, bo jednak chciałabym, żeby moje działania miały zasięg międzynarodowy, więc myślę, że zostanę za granicą. Chyba, że pojawią się jakieś możliwości w Polsce, to nigdy nie mówię, że nie chciałabym wrócić, bo chyba powrót do Polski by mi nie przeszkadzał, tylko chodzi o to, gdzie będę mogła znaleźć pracę, która mnie interesuje i w której będę mogła się spełnić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli chodzi też o pracę, to na Cambridge, czy po Cambridge pracy szuka się dość łatwo i też wielu pracodawców przyjeżdża do Cambridge, żeby promować swoje firmy. Często organizują jakieś warsztaty albo na przykład kolacje, czy spotkania przy winie, przy pizzy, w różnych okolicznościach i wtedy można z nimi porozmawiać, też w jakiś sposób pokazać się, dowiedzieć się, jak przebiega cały proces aplikacyjny. Czasami po takim spotkaniu na przykład można dostać fast track, czyli że wasza aplikacja, jakoś tam ominiecie jakieś etapy procesu aplikacyjnego, bo spodobaliście podczas takiego spotkania. Więc no, Cambridge naprawdę jest takim fajnym miejscem dla pracodawców i oni rzeczywiście chcą rekrutować stąd. Więc to jest sporo możliwości. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? To ja tylko.
To jest zakres tego, co prezentowałam. Tak tylko Wam przypomnę, co było. Może Wam się przypomną jakieś pytania w ramach tego. Okej, czemu zdecydowałam się chodzić do liceum za granicą? Miałam po prostu taką możliwość, dostałam stypendium od pewnej organizacji i uznałam, że skoro mam możliwość, żeby studiować w szkole prywatnej za granicą, w pełni po angielsku, poznać międzynarodowe towarzystwo, to szkoda było się na to, szkoda by było taką okazję przepuścić, więc to chyba dlatego. Po prostu no, była taka możliwość, no i też dostałam pełne stypendium, więc to bardzo ułatwiło. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś pytania macie? Dobrze, Aniu, bardzo Ci dziękujemy za ten wykład. Myślę, że był Bardzo niezwykle proszę. ciekawy i na pewno dowiedzieliśmy się wszyscy dużo na temat studiowania w Cambridge. A sama żałuję, że już magisterka za mną. Także bardzo Ci dziękujemy. Dzięki. Oczywiście też, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zgłaszajcie się do Oli. Ola podawała w czacie ten adres mailowy i później Ola może przekazać mi te pytania, jeżeli one dotyczą Cambridge i będę starała się pomóc, jeżeli coś Wam się jeszcze przypomni. Świetnie, także zostajemy w kontakcie. Pamiętajcie o naszym adresie mailowym pomoc@studiowanglii.pl. W tej chwili działa jeszcze drugi adres mailowy, który jest info@globedu.pl. Na oba te adresy możecie do nas pisać. Zapiszę Wam też ten drugi adres. Jak może zauważyliście, zmieniło nam się trochę logo, ale w dalszym ciągu pomagam Wam w tych samych zasadach, także ze wszystkimi pytaniami piszcie do nas, będziemy Wam pomagać. Fabian, Twój mail wpadł już do nas, sprawdziłam, doszedł na skrzynkę, także do jutra postaram się ogarnąć ten temat dla Ciebie. I dziękujemy Wam bardzo za udział. Dziękujemy Ani jeszcze raz za przygotowanie tej prezentacji. Dzięki. I do usłyszenia na następnych webinarach. Śledźcie naszą stronę na Facebooku, śledźcie naszą apkę, ściągnijcie naszą apkę, jeszcze jej nie macie. Będziecie się dowiadywali o kolejnych ciekawych webinarach, które planujemy. Najbliższy 1 czerwca planujemy bardzo ciekawy webinar. Także mam zaproszonego specjalnego gościa, Kamilę, która jest doradcą kariery i pomoże Wam dopracować Wasze CV. Pomoże Wam, udzieli Wam bardzo cennych rad, jak poradzić sobie na rynku pracy i jak tą pierwszą pracę znaleźć. Także zostańmy w kontakcie i mam nadzieję do usłyszenia. Dzięki wielkie za dzisiaj. Super, ja też dziękuję.